Szanowni Państwo, wydawało się, że sprowokowana przez izraelską ambasadoresę w Warszawie wojna polsko-żydowska nieco przygasła przed kolejnym wybuchem w 50. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych, kiedy to chluśnie na nas kolejna fala oskarżeń o antysemityzm, uznany podobno ostatnio za najważniejszy grzech główny. A tu rozgorzała ona na nowo za sprawą pana premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas pobytu w Niemczech wdał się w niemądrą i upokarzającą licytację z Niemcami i Żydami, kto był lepszy, a kto gorszy. Powiedział oczywistą i banalną prawdę, ale jak zauważył Stefan Kisielewski, nic tak nie gorszy jak prawda, To też środowiska żydowskie, strzegąc swojego monopolu na prawdę, Podniosły klangor na cały świat, a w każdym razie sporą jego część. Oczywiście o żadną prawdę tu nie chodzi, tylko o interes, który ma taką specyfikę, że mniej wartościowemu naszemu narodowi tubylczemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. Ta sytuacja jest bardzo podobna do tej z wieku XVIII, kiedy to trzy państwa sąsiadujące z Polską zauważyły, że mogłyby bardzo się wzmocnić kosztem rozbiorów naszego kraju. Nie wypadało jednak tego przedstawić wprost, co ładnie zilustrował pozbawiony złudzeń biskup Ignacy Krasicki w bajce: jak to wilcy w lesie przydybali jagnię. Już się szykowały, żeby je rozszarpać i zjeść, kiedy nagle jagnię postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności. Jak to? Chcecie mnie tu rozszarpać i pożreć bez dania racji? Wilki się zreflektowały. Rzeczywiście tak nie można. Toteż po krótkiej naradzie przedstawiły Jagnięciu trzy powody, dla których zaraz je rozszarpią i pożrą. Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem. Kończy swoją bajkę, ksiądz Biskup. Trzy państwa sąsiadujące z Polską w celu sprokurowania pozoru moralnego uzasadnienia rozbiorów wynajęły francuskich filozofów, którzy w XVIII wieku dyktowali europejskim mikrocefalom, co i jak mają myśleć. Podobnie jak dzisiaj mikrocefalom w Polsce dyktuje to pan redaktor Adam Michnik. I filozofowie wywiązali się z obstalunku, wydając opinię, że Polaków nie można zostawić samopas, bo mają organiczną niezdolność do rządzenia tak wielkim państwem, a w interesie Europy i w interesie samych Polaków nie leży to, by w środku kontynentu było ognisko anarchii. To też najlepiej będzie, jeśli nad Polakami rozciągnięta zostanie kuratela starszych i mądrzejszych. Tak będzie lepiej i dla Europy, i dla samych Polaków. I na tym stanęło. Teraz, kiedy mamy do czynienia z koordynacją żydowskiej polityki historycznej, obliczonej na obcinanie kuponów od tzw. Holokaustu z niemiecką polityką historyczną, obliczoną na stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę światową, a przynajmniej na rozmywanie tej odpowiedzialności, Pozór moralnego uzasadnienia do obrabowania Polski przez żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu jest trochę inny niż w wieku XVIII, ale mimo odmienności są też i podobieństwa. Polaków nie można zostawić samopas, ale już nie dlatego, że nie potrafią rządzić wielkim państwem, bo nie mamy już wielkiego państwa, tylko dlatego, że w przeciwnym razie. Polacy znowu zrobią coś okropnego, a Europa nie chce przeżywać kolejnych okropności. W tej sytuacji najlepiej będzie, jeśli nad Polakami roztoczona zostanie kuratela starszych i mądrzejszych, najlepiej kuratela żydowska. Bo któż może lepiej wiedzieć, jak zapobiegać okropnościom i jak tresować mniej wartościowe narody tybylcze, żeby nie bisurmaniły się w sposób niedozwolony? W ten sposób i Europa będzie spokojna i Polacy uratowani przed nimi samymi, więc nie ma co wierzgać przeciwko Ościeniowi, tylko z pokorą przyjąć kuratele Jaką nad mniej wartościowym narodem tubylczym roztoczą Żydzi do spółki z dobrymi Niemcami. W tej sytuacji niejasne jest już tylko jedno: czy mianowicie pan premier Morawiecki wdał się w tę niemądrą i upokarzającą licytację z braku ostrożności, czy też specjalnie, żeby polska opinia publiczna odniosła wrażenie, że nasi umiłowani przywódcy walczyli wprawdzie jak lwy, ale w końcu ulegli przemocy, podobnie jak podczas ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który amputował naszemu państwu ogromny kawał suwerenności, a jak się później okazało, nawet zagrażał naszej niepodległości. Więc jeśli nawet trafimy pod kuratele to sprawców tego stanu rzeczy, jako ofiar przemocy, nikt nie potępi. Przeciwnie, wszyscy otoczą je kultem, a w nocnych rodaków rozmowach będą wspominać z czułością. I jedno wspomnienie osobiste. 11 lutego w wieku 77 lat zmarł w Kalgary w prowincji Alberta w Kanadzie Jan Kułach. Pochodził z Podhala. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i w Kanadzie, nawet będąc na emeryturze, inspekcjonował tamtejsze kopalnie. Był aktywnym działaczem Polonii Kanadyjskiej i wielkim przyjacielem Radia Maria oraz telewizji Trwam. Również ja doświadczyłem z jego strony wielkiej życzliwości, i dlatego jego nagła i niespodziewana śmierć tak mną wstrząsnęła. Niech spoczywa w pokoju.